jest drewna i czapowa. To są deski pozłączane. Na połowę skorupy orzeźnia. Taki przedmiot średnio użytkowy. No, nie zawsze jest użytkowy, ale jest dosyć duży. Uś to jest dom. Można wypaść do wody. Jest. I można się utopić. Mieszkam w łodzi. Niedobrze. Mieszkam pod wodą i lekiny. To mama. A to flaga. Jest woda głęboka. Uciec pod wodą. Uciec pod wodą jeszcze. I mama utopiona. Mówi, wiesz, stary, mam pracę. Dobrze, że mieszkam z rodzicami, za życie nie płacę. Odłożyć teraz nie masz czego, a o dziewczynie zapomniałem już dawno. Nawet nie miałbym czasu dla niej codziennie, 13 godzin praca. Do domu późno wracam i od razu spać idę. Mam tylko 6 godzin, aby dojść do siebie. Młodzi ludzie chodzą niewyspani, młodzi ludzie chodzą z tyrani. Młodych ludzi jest sporo wokół, często pracują za marny dochód. 12 godzin karuję, by móc opłacić szkołę, do której i tak nie chodzę, a bólę za nią połowę pensji, ale ona jest szansą na zmiany. Teraz chodzę niewyspany i wiecznie zmęczony, nawet nie mam czasu na przyjemności. Młodzi ludzie chodzą niewyspani, młodzi ludzie chodzą z tyranii. Młodych ludzi jest sporo wokół, często pracują za marny dochód. Pierwsze dorosłe pokolenie kapitalizmu walczy o swoje w świecie przesadnego biurokratyzmu i kultu władzy posiadania. Materialiści bez zahamowania i przestrzegania moralnych reguł w świecie bez zasad. Dla nas liczy się tylko kasa. Młodzi ludzie chodzą niewyspani, młodzi ludzie chodzą z tyranii. Młodych ludzi jest sporo wokół, często pracują za marny dochód. Kotek, nie śpi. Nie śpię. To jak, jedziesz do pracy dzisiaj? Tak. A o której? O 8.50. No a wiesz, że już jest po 8.10. Śpisz czy jedziesz? Nie. To chyba na łóżku, co? Mam cię budzić dalej? Tak. No a gdzie byś chciał pojechać? Do Dirty Dancing 2. A z kim? Nie. Na czym chcesz pojechać? Pociągiem? Tak. To tam się da dojechać pociągiem? Aha. A wolisz spać czy jechać? Spać, tak? To położyć się. Położyć mnie. Do spania? Czy do pociągu? A wolisz spać czy jechać? Jechać. Jechać wolisz? Mam cię budzić dalej, czy nie? Tak. A której jedziesz? O 8.50. Dobrze. Z Kaliskiej? Może z Fabrycznej? Aha. Coś, nie mogę się z tobą dogadać. Myślę, że może tak być. Chcesz coś na śniadanie? A wie pan, że kiedyś była u nas w windzie krew? Myślę, że to łobuziaki zrobili. Jeden chłopczyk sobie obdarł duże kuku i wtedy leciała na całą windę cała krew. Jak ktoś jest niemiły, to może zastąpić.
strzelić na śmierć. Mój tata jest cały policjantowy. Mój tata ma nawet belki i kajdanki i nawet się sam skuwa. Ja widziałam takie ościgi, taką policję z kogucikiem. Io, io, io. Wie pani, że jak kiedyś jechałam na tyle bez pasów, to było przestępstwo. To jest, że wszystko jest na maksa, jak w pacierzu. Najczęściej w noc poślubną, tak jak kopciuszek. A co to jest noc poślubna? Mój kuzyn wie, ale mówi, że to świńskie. A co mówi? Że to jest świńskie, bo on tego nienawidzi. Bo on miał już dwie żony i powiedział, że jak z trzecią żoną mu nie wyjdzie, to zostanie biskupem. Gdybym była królową Polski, to na pewno bym zrobiła coś dla Polski, dla młodzieży, no bo mają dużo problemów, co chodzi o szkołę. Ostatnio właśnie wypowiadał się u nas, jak on się nazywał, Giertych, tak, chodziło o te mundurki, znaczy te szkolne i bardzo dobrze, popieram to. Jednokolorowe i w ogóle, no to takie kiedyś były fartuszki, bo ja też chodziłam kiedyś. Co bym zrobiła? No, chciałabym, żeby to mi się lepiej powodziło, żebym miała luksusy, bo kiedyś miałam, a teraz jak jestem na rencie, jestem zniszczona, stara. Pani patrzy, jakie ręce spracowane. Gdybym była królową Polski, też bym zmieniła na lepsze. No, gdybym była królową Polski, męża, żebym była pięknego, dzieci, piękny samochód, no i jeszcze jakąś pracownicę, żeby po mnie chodziła, a ja żebym z mężem leżała. No na pewno każda by chciała być królową, ja też. No i każdy chyba by, każda z pań by chciała być królową Polski. Który się we mnie zakochał. Dlatego, bo mama sama go zapytała, czy chcesz moją córkę pojąć za żonę? Tak, ja z nim wyjdę tylko jak będzie artystą. Ja też z nim wyjdę jak będzie artystą i ładnie malował i śpiewał. Pan chodzisz obok i nie widzisz mnie, a mnie bez ciebie jest tak źle, tak źle. Przez noce wchodzę za twym cieniem, za tobą wodzę swym spojrzeniem, a ty przechodzisz i nie widzisz mnie. Mijają noce i mijają dnie, naiwne serce ciągle marzy, że w końcu dojrzysz je. Na mnie się zakochał, więc jest narzeczonym. Jezu, ja przecież on się we mnie zakochał, nawet ciebie nie widział. Ty jesteś za młoda na chłopaka. Ja nie jestem za młoda, bo już chodzę już do średniaku. Mam 4 lata ukończone, a ja mam 6, jestem od ciebie o rok starsza. Poza tym ci go nigdy nie odpuszczę i nawet go nie widziałaś i nie wiesz, jak on wygląda. To sobie go wypchaj. Pan premier? On jest naszym dowódcą i jeszcze on jest profesorem, który był kiedyś mądry. To jest taki ktoś, kto czasem włada pływalnią, ale nie tylko pływalnią, rzeczkami, urzędami, ale nie rządzi urzędami w człowieku. Urzędy w człowieku to jak nerka, płuca, premier. Tak mile rządzi ludźmi, na przykład robi tak, żeby człowiek się nie utopił w oceanie. Niektórzy człowiecy pływają w oceanie. Premier tak rządzi człowiekiem, żeby nie wylała mu się tak bardzo krew. Bije mieczem, takich złych. Janosik
zabierał bogatym kupcom i dawał biednym. Premię tak nie robi, tylko swoje pieniądze daje. Za posłuszeństwo dostaje dużo pieniędzy. Od wszystkich, którzy zostaną uratowani. Od Kaczyńskiego też. Szepcze mu do ucha, które jest niegrzeczne dziecko. Panu premieru nie wolno się zachowywać źle, brzydko. Na przykład pokazywać ludziom język. Ale wąż może, bo rozpoznaje okolice. Panu premieru jeszcze nie wolno gryźć ludzi. Pan premier jest ukształcony, to znaczy, że nie gryzie biednych. Żaden lament tu nie pomoże, bo ty narzekasz, to ci będzie jeszcze gorzej. Miast sobie życie truć, prosty z głowy wyrzuć. I o to mniejszać, pieniądze masz, choć podobno na to stoi świat. Lecz jest ważniejsza, uśmiech jest za twarz, a uśmiechu jest kulat. Chwila z was, kiedy młodość trwa.